Serdecznie witamy wszystkich hodowców prosto z firmy Profec z Trzeciewca 96, adres zapamiętałem, z panem tutaj, z doktorem Stanisławem i kolegami, koleżanką i kolegami, to jest ze Śląska, koleżanka jest z firmy Profec. Przyjechaliśmy do kolegi Piłata, tutaj do Koronowa. Dzisiaj mamy troszeczkę mało czasu, byśmy pokazywali gołębniki, tam może jeszcze pokażemy, ale dzisiaj to jest zebranie sekcyjne, tak? Sekcyjne. Tydzień temu było zebranie oddziałowe. Dzisiaj mamy sekcję Kornowo. Kornowo oddział liczy 4 sekcje. My jesteśmy jedną z sekcji tutaj, co mieści się, że tak powiem, zarząd oddziału. Oddział 037 mamy. 037. Tutaj ilu was hodowców tutaj jest w Kornowie? W Kornowie jest 70 hodowców. W oddziale całym, tak? W oddziale całym. Lotuje, że tak powiem, 55 hodowców. Tutaj my kiedyś odwiedzaliśmy kolegę Sławka Burka, na locie byliśmy u niego, właśnie pamiętam. Tak. Właśnie z oddziału 037 Koronowo. Zgadza się, zgadza. Dzisiaj go nie mam, gdzie reprezentuję tutaj oddział na zebraniu zarządu. Zarządu głównego. Zatwierdzanie wyników się dzisiaj odbywa. Tutaj w sekcji kolega będzie jakieś nagrody odbierał dzisiaj? No tak się składa, że tak. To powiedzmy, jakie sukcesy tutaj kolega ma w oddziale i sekcji? W oddziale z całości byłem 4, z 50 byłem 3. No i po prostu w kategoriach ABC. Tutaj kolega lotuje od wielu lat już tutaj? W Kornowie do związku zapisałem się w 92 roku. Czyli te 24 tak. lata? Tak, tak. A wcześniej gdzie kolega lotował? Jestem, że tak powiem, kornowianinem, indziej nie lotowałem, tylko i wyłącznie. To też jest zakład tak. karny w Koronowie, tak? No, między innymi. Jeden ponoć z najcięższych z tego względu, że... Ale z gołębiami chyba nie ma nic. Nie, absolutnie, absolutnie. Rozumiem. Tutaj kolega ma, widzę tam gołębniki tutaj, bo jesteśmy teraz w biurze, tam są gołębniki, tam są gołębie tak. teraz? Tak, są. Bo tam nie widzę na wolierach, dużo liczna hodowla jest? Gołębi lotowych na tą chwilę po lotach gołębi młodych będzie gdzieś w granicach 140 sztuk. Do lotu. Wszystkich lotowych? Tak. A młodych ile w tym jest? W tym jest gołębi młodych niecałe 50. 49. A sezon tegoroczny był udany, czy nie? Czy tak straty były duże? No ile się rozchodzi o loty gołębi młodych, był, że tak powiem, jednym z sezonów bardziej cięższych. Ale po prostu dolecieliśmy do końca. Z całości wygrałem, zostałem mistrzem oddziału. Ale no, patrząc z perspektywy lat, mieliśmy zdecydowanie łatwiejszy sezon, o ile się rozchodzi o gołębie młode. No również, może, o ile rozmawiamy o lotach, to również loty gołębi starych też nie należały do lotów, że tak powiem, łatwych, z tego względu, że 11 lot 760, 12, 760, 2 pod rząd, później 350, 600 i ostatni również dwudniowy 760. Także praktycznie mamy 15 lotów w programie i 5 lotów ostatnich takich, można powiedzieć, co hodowlę troszeczkę, że tak powiem, przerzedziło. No ale doleciałem do końca, koledzy. W mniejszym stopniu procentowym kolegów było coraz mniej, no ale... Dolecieliśmy do końca, sezon został zakończony. Tutaj kolegę odwiedzaliśmy wspólnie z kolegami ze Śląska. Koledzy też na pewno nam opowiedzą tutaj o swoich lotach, ale już tu będziemy i Piotra i to innych kolegów odwiedzać sukcesywnie tam na Śląsku. Zapraszam. Tak, to do Piotra przyjedziemy na pewno, też do kolegów innych oczywiście też. Nie? Tutaj dzisiaj to tak się spotkaliśmy przy okazji, nie mamy, tak jak powiedziałem, dużo czasu, gdyż za chwilę się odbywa zebranie sekcyjne. Tutaj koledzy też na Śląsk też muszą jechać. Tak? Co tam u was jest dzisiaj? Wystawa rejonowa. No. A to sobie jeszcze gołębie pokażemy, czy nie? Będziemy oglądać? Nie, nie ma problemu. To będziemy sobie zobaczyć jeszcze tutaj wspólnie gołębie. Nie? To słynne będzie odbywać się macanie gołębi. Nie? Tak zawsze hodowcy, kiedy się odwiedzają, zawsze poznać ich też tutaj, jak kolega ma jasne akurat koszulę, ale ci, co mają ciemną, tutaj będzie kolega miał, to na brzuchu na pewno będzie troszeczkę pył, bo pani Ewelina nie sądzę, żeby brała gołębia. Mam nie macać. Nie, no może pani nie ma problemu. Ja tutaj z takich nowości troszeczkę, pokażmy jeszcze właśnie. Jedną z takich rzeczy, miałem okazję. Pokażmy, co to jest może jeszcze. To jest taka książka. Mistrzowska hodowla Marek Piłat Koronowo. Widzimy. Tak. Tutaj między innymi to jest ta samica, słuchajcie. Co to za samiczka jest? To jest samiczka z rasy Brico i mieliśmy lot 760 km z Holandii. Niestety nie trafiła do mnie, trafiła do Anglii, 70 km na północ od królowej Anglii lotniska, do hodowcy. No i hodowca rzucił tę informację do
internetu, Rachmistrz mi powiedział, że mój gołąb tam się znajduje. Więc postanowiłem się odezwać i po prostu podziękować za informację, ale no i zarazem, że tak powiem, chciałem podarować tego ptaszka z tego względu, że nie miałem możliwości go odebrania. No i upłynęło chyba 2 tygodnie. No i dzwoni do mnie pielęgniarz i mówi: szefie, czy szef jedzie, czy stoi? Ja mówię: akurat staje. Przyleciała Poli. On dał nazwę, ten Anglik, temu gołębiowi Poli. Ona była na wolnym oblocie, nie zamykał jej. I poniedziałek, to był po 3 tygodniach, o 13:00 zauważył to, że gołąb ten się od niego oddalił. No ale po prostu nie był przekonany, że ten gołąb podejmie lot bezpośrednio do Polski. 1000 ponad kilometrów przecież. 1360 kilometrów. Indywidualnie, 13:00 poniedziałek wyleciała od niego i o godzinie 9:00 rano w środę była tutaj. No i postanowiliśmy, tak jak to się mówi, trochę bliżej się poznać. Bardzo sympatyczny człowiek. Ja na to wziąłem i taką broszurkę sobie wydałem. Tam przy pomocy pewnych ludzi. No i, że tak powiem, jest pokazane, gdzie była, skąd leciała, przez kanał La Manche. 2 razy leciała. Raz leciała z Holandii do Anglii przez kanał La Manche, drugi raz leciała od niego to samo tu, nie? Jest trasa, widzę, wyrysowana. Tak, trasa jest wyrysowana. Tutaj zobaczmy, o, ta żółta linia pokazuje odległość, która te 1360 tak. km ponad, to jest w linii prostej, nie? Tak. No. I tutaj pokazani są rodzice jej. To rasa Brico, to stara rasa, to są takie tak. właśnie jak gołębie, one były twarde, nie były za szybkie, ale twarde. Tak. Tam Henryk Eron nie miał, kolega właśnie tam. No, między innymi od pana Erona również miałem gołębie, nie? To właśnie od Fabiana. No, bardziej od Fabiana. Mhm. I tutaj jest pokazany. Tą matkę i ojca tego gołębi tak. ma u siebie? Tak. No w tej chwili jest, bo on posiada, to są rodzice jego. Takie tak, czerwone nakrapiane takie. Mhm. No. Pokażmy jeszcze kolejne strony katalogu może tego. Bardzo proszę, tak. Rozumiem, że taki katalog otrzymał też ten hodowca, który trzymał tego gołębia. To wysłałem mu. Pocztą właśnie mówię. No to na święta. Dużo powstało egzemplarzy tego katalogu? Nie, 3 sztuki. Jedna została pożyczona i nie powróciła. Jedna wysłana, jedna została. Poli na Wojlerze. Taki gołąb, że tak Pitch powiem. Champion. A skąd te nazwy kolega ma? Poli? Bo ja mam psa, co się nazywa Poli raz. Border Collie jest. Praktycznie Poli to nadał ten Anglik. A, on nadał. On nadał jej. Umie, co córka psa nazwała. Tak. Właśnie. No i tak zostało to przeniesione tutaj na nas, że to jest Poli i została Poli. Nie. Pit. No to... Od deklaracji Pit do Urzędu tak. Skarbowego? Nie. Pit Mulemans. Piet. Tam się pisze Piet właśnie. Tak. Co to jest? To są właśnie te gołębniki, które tak, będziemy za chwilę oglądać. To są te gołębniki. No, to widzimy. No. Widzę kolega na zdjęciach, oczekujący na gołębie. Tak, tu przylot jest gołębi młodych. To kto ten katalog opracował? Słucham? Znajomy opracował i jest firma, która to bierze i wydaje. No, wydaje oczywiście. No. Ładna pamiątka. Szkoda tylko, że 3 egzemplarze, no ale... No rozumiem, tutaj jeszcze są takie zdjęcia. Puchary, zobaczmy jeszcze, kolega, który ma. Tu jest ona, tu jest pokazane. A tutaj te puchary jeszcze sobie tak przy okazji oglądniemy. Pierwszy przodownik, kategoria Open, to w oddziale Koronowo, no to jest ten największy. A tutaj za kolegami ze Śląska też są takie inne jeszcze większe. No te puchary, to coś mi się zdaje, są wszystko 2 tka Wojciuka, tak? Tak. Z Torunia. Kolega Piłat Marek i wicemistrz, mistrz, to jest super mistrzostwo, widzę też ze sekcji Koronowo, z oddziału Koronowo, no widzimy. No. To możemy, jak się nazywa, pogratulować tylko, a z gołębiem naprawdę bardzo ciekawa historia, bo to się rzadko zdarza, żeby gołąb sam, zwłaszcza indywidualnie podjął tego. No i niestety, jak gołąb przyleciał tego samego wieczoru, postanowiłem zadzwonić. Ciągle niestety. No i usłyszałem takie przez chwilę milczenie i mówi tak. Z jednej strony to się cieszę, że gołąb doleciał, a z drugiej strony to mi żal, że ten gołąb nie jest u mnie. No ale jak jeszcze ma kolega rodziców, to może się zawsze młodym odwdzięczyć. Tylko jak go dostarczyć do Anglii? No właśnie, ten problem jest większy z dostarczeniem, aniżeli po prostu dokładnie. A wychowanie tego. Wypuszczenie i powrót tam na podskazany adres raczej nie wchodzimy. Dokładnie. Dobrze, to przejdziemy może do gołębników. Bardzo proszę. No już jesteśmy przy gołębnikach.
Tu widzimy się dwa gołębie na wolierze. Trzy gołębie są na wolierze. Tak, taki karcer jest dla nich? Nie. A nie, tam jest swobodne wyjście. Tak. To są gołębniki rozpłodowe, lotowe? Nie, to jest gołębnik lotowy. Lotowy, ale nie widzę, to jest gołębi są zamknięte młodych. Już, tak? Czy jak one tutaj siadają? Tej wojlerii nie ma i po tylko prostu jest to na takiej zasadzie. Aha, klapa, rozumiem. To do góry, tak. Czy jest antena, przechodzą przez antenę. Wszystko już jasne jest. No. To kolega jak mówi, że ma 140 gołębi, a takie duże gołębniki, to nie ma żadnego przepełnienia, podejrzewam, w nich, co? No, nie powinno być. No teraz jak koledzy ze Śląska wejdą, to może jeszcze też troszeczkę tam, że tak powiem, będzie. O, zobaczymy. Tutaj są te generalnie. O, bo tak one się troszeczkę... To rozpłodowe? Tak. To są... Ciemne, widzę, kolega ma większość, nie? Z czego to są? Te ciemne? Dwerkamenów. Te ciemne wszystkie. Poznałem, jak wystawa była w Gdańsku. No i zaprzyjaźniliśmy się w jakiś sposób, poznaliśmy się i po linii zawodowej, i takiej prywatnej. No właśnie, bo tam widzieliśmy na lustrze grzejniki, kolega produkuje, tak? No, łazienkowe. No a pan Marek właśnie na Wybrzeżu w Darłówku tam dwa piękne pensjonaty wybudował. Także są wyposażone w grzejniki z firmy Emar. Tak. No. Gwarancja ile jest na te grzejniki? 5 lat. 5 lat, no to... Tak. To jest ten... Dużo gołębi kolega ma w rozpłodzie? Praktycznie jest ponad 60 gołębi, ale jeszcze jest oprócz tego druga posesja i tam generalnie część gołębi wojlerowych siedzi na tej drugiej posesji, bo jest drugi zakład, na którym, że tak powiem... Bo tu jest też w zakładzie produkcyjnym? To jest jeden zakład, a jest drugi zakład. To jest w samym Kornowie jesteśmy. To jest w samym Kornowie. Także są w sumie dwa zakłady i tam... Ale nie karny ten? Nie, absolutnie. Zakład produkcyjny i był tam zamysł, jest tam gołębnik 17 metrów długi, 4 szeroki, bardzo ładny gołębnik. Tam, ale nie do lotowania tam, jest tylko rozpłodowy. Tylko jest praktycznie jako rozpłodowy, no bo po prostu doszło do tego, że jednak mimo wszystko córka miała zamieszkać, córki nie ma w kraju, wyjechała, no i dom został i gołębnik został. Rozumiem. Tak. Tutaj, a wszystkie gołębi, które kolega tutaj nam pokazuje w rozpłodzie, to się sprawdza coś, czy nie? Z tych gołębi właśnie od kolegi Rzepki? A... Przy dużej selekcji tak. Można wyselekcjonować. Tak. No, oryginałów od marka Rzepki mam gdzieś ponad 50 sztuk. Nie? Ja brałem chyba, nie przesadzając, 4 czy 5 lat pod rząd gołębie młode od pana Marka, czy nie? Dobrze. To co, teraz wejdziemy do gołębika i zobaczymy? Bardzo proszę. Po czerwoną właśnie Polli. Moja jest czarno-biała. To też czarno-białe jest, widzę. Tak, jest parę gołębi. Tak, tu zobaczmy. Ten są grzejniki, co dobrze. No to właśnie, co się to przez boso nie chodzi, widać. No. Są w okresie takim, tym wiosennym, są dogrzewane te gołębniki, nie? No. Zawsze tą wilgoć. Zobaczmy. Tak. No. Ta Polli tutaj gdzieś przebywa właśnie? Nie, Polli tutaj nie ma. Tu jest ciemno, widzę. To jest czerwony jakiś. Tu możemy to zobaczyć. No. To jest po prostu jej syn. Aha. Tak. Co Piotr, nie chcesz jakiegoś przemacać sobie zło, czy można? No. Nie chcesz? Tutaj się troszeczkę spieszymy, dlatego no. Widzimy te gołębie tak małe. One nie mają oświetlone teraz nic, tylko tak jak właśnie kolega. Duży luz mają. No. Duży luz, bo to jest tak jak mówiliśmy, że 140 gołębi, a bardzo dużo miejsca tutaj w tych gołębnikach. Tak. No. Widzimy, ładnie spierzone są już, naprawdę ładne gołębie. Co one w karmnikach mają teraz cały czas? Grip chyba, nie? Czy tam jest? Nie, teraz były zakarmione niedawno i tak po prostu raz dziennie już o tej porze dostają, także dostają trochę więcej. A jakieś suplementy diety kolega podaje? Czy te może od kolegi Stanisława coś, czy nie? Tak. W tym roku wprowadziłem na jednym z gołębników i po prostu no... Zobaczymy. Trzeba uważać, bo jeszcze coś z nim Nie, jednego trzeba złapać. Zobaczmy, tak. Młodego. Tutaj kolega nam właśnie powie, jak on wygląda w budowie. Jest fajny, ładny. Jest bardzo ładny, jest mocno zadbany. Jest przekarmiony, jest troszeczkę za ciężki, jak na późnego gołębia. Ale tak jest, ale na tą porę roku może być do wiosny. Piękne skrzydło. No po pewnych gołębiach polotnych zostały wychowane, że tak powiem, późniejsze gołębie. Tak, i ja jednego roku po... Bo to są młode, tu widzę, tak? To po nie wszystkie, ale... Nie, to potem młode kilka jest takich, ten czarno-biały. Dostają stres i różna jest reakcja. I w tym roku postanowiłem je zostawić dłużej.
No, wlot wygląda tak właśnie, tu wlot tak wygląda, tak? Tu jest antena? Tak, tak. No tak wygląda cały wlot właśnie, wejście. Dobrze, no nic. To jest też z gołębiem marka rzepki? Słucham? Tak, to też jest gołębie. No tutaj, jak kolega powiedział, że jak ma 50 sztuk ponad, to musi stanowić na pewno trzon tutaj gołębika rozkładowego. O, tam jest też, widzę, woliera, gołębie sobie siedzą cały czas. To czerwone też z tego linii poli? Tutaj, że tak powiem, jest gołębi z dowtów. Jest zasuwane, one tutaj wylatują, a przez cały dzień siedzą na wolierze. O, dobrze. No nic, dziękujemy. Wiem, że się kolega spieszy. Kiedyś postaramy się na locie odwiedzić. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Serdecznie. Dobry lot. Dziękuję bardzo.